Historia Instytutu Socjologii sięga lat 60. XX wieku. Aktualnie realizujemy 7 grantów badawczych finansowanych przez różne instytucje, w tym Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej czy Komisję Europejską. Wymienionych przeze mnie obszarów chciałabym zwrócić szczególną uwagę na dwa, w których Instytut zaczyna się specjalizować, o czym świadczy chociażby liczba zdobytych grantów czy liczba publikacji w najlepszych czasopismach naukowych na świecie, na przykład European Society. Po pierwsze jest to praca platformowa. Badania nad pracą platformową prowadzone są w Instytucie Socjologii od 2018 roku. Warto podkreślić, że nasze badania pośrednio przyczyniły się do negocjowanej aktualnie w Komisji Europejskiej dyrektywy dotyczącej poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Aktualnie realizujemy wspólnie z Uniwersytetem Comeniusa w Bratysławie grant badawczy poświęcony implementacji tej dyrektywy do prawa krajowego w Polsce i w Słowacji. Nasze badania dotyczące pracy platformowej mają charakter krytyczny. Prowadząc badania z samymi pracownikami platformowymi, przyjmujemy ich perspektywę. Dzięki temu analizujemy rzeczywiste, oddolne funkcjonowanie prekarnej pracy platformowej. Ukazuje się wtedy mechanizm nierównowagi, wyzysku i manipulacji, którego nieświadomi są najczęściej badani pracownicy. Drugi z obszarów, bardzo silnie obecnych w Instytucie Socjologii, to migracje. Po wybuchu pełnoskalowej wojny powołaliśmy w naszym Instytucie zespół do spraw badań migracyjnych, którego celem jest badanie procesów migracyjnych w perspektywie lokalnej. Nasze badania koncentrowały się na tym, jak wyglądała pomoc po obu stronach granicy. Po stronie polskiej, w województwie lubelskim, pomoc uchodźcom. Natomiast nasi partnerzy analizowali proces pomocy tak zwanym uchodźcom wewnętrznym, osobom wewnętrznie przesiedlonym. Badaliśmy więc rezyliencję społeczną w regionie oraz poziomy zarządzania owym kryzysem. Z naszych badań wynika, że kryzys ujawnił ogromny potencjał osobowy, niekiedy rzeczowy, interesujące badawczo mechanizmy praktyki przeciwdziałania skutkom kryzysu. Udało się wykorzystać istniejące sieci społeczne, powiązania nieformalne między różnymi aktorami działań pomocowych. W naszym mieście, w naszym regionie udało się wykorzystać chyba bardziej niż w innych miastach, regionach Polski potencjał osób z doświadczeniem migracyjnym. Procesy migracyjne będą stale obecne w naszym regionie i kraju. Poznanie mechanizmów tychże procesów może okazać się przydatne w kontekście wypracowania skutecznych polityk publicznych w tymże zakresie.